Witam wszystkich serdecznie, ponownie w Crusader Kings 3. Tak więc ostatnio zakończyliśmy tą kampanię tutaj z tym osiągnięciem sycylijskim i dzisiaj spróbujemy andaluzyjskiej w Hiszpanii muzułmańskiej. Tak więc ostatnia kampania muzułmanami iberyjskimi, czyli umajadami, zaczęła się w zbyt wczesnym momencie. Nie było możliwości zrobić tego osiągnięcia, ponieważ Umajadzi nie należą do iberyjskiej grupy kulturowej. Dopiero później się nią stają. Dlatego, żeby to zrobić, musimy zacząć w późniejszym terminie. To z pewnością samo w sobie będzie trudniejsze, ponieważ muzułmanów zdecydowanie jest mniej. Już bardziej zaawansowana jest rekonkwista. Czyli to już jakoś tutaj wpłynie na naszą rozgrywkę. Oczywiście w ten sposób, i pomyślmy, nie chcemy, żeby było za łatwo, to jest raz, więc nie weźmiemy z pewnością żadnego z tych znaczących księstw. To jest republika. Nawet nie wiedziałem, że w Kordobie jest republika w tym momencie. I któregoś byśmy tu chyba wzięli z tych, a ten odpada, bo musi być miejscowa kultura. Może tutaj złożylibyśmy hołd, kurde? Czy tu? Tu faro? W sumie... tu kto jest? Też jacyś by się znaleźli. W sumie tylko tak nie podoba mi się podzielone terytorium. Ten dosyć potężny, widzę tutaj sporo terytoriów ma. Rozważyłbym jego, to jest tragiczny, z tym lenistwem. Trzeba było złożyć hołd i spróbować od wewnątrz, ale nie, chyba zaczniemy tutaj. Raminidami. Lecimy. Uda się, czy się nie uda? Też się pochwalę, że ostatnio zrobiłem osiągnięcie Portugalii. Ale to była krótka kampania, więc stwierdziłem, że nie będę tego nagrywał. Zrobię to poza kamerką. Jesteśmy szpiegulcem. Niestety wolałbym, żebyśmy się specjalizowali w czymś innym niż uwodzenie. Mamy syna jednego i chętnie bym został przy jednym. Oczywiście musimy go nawrócić. Bo chcemy tu miejscową religię andaluzyjską zachować. I potrzebujemy żony. Właśnie sojusz. Ciekawy w sumie. Najbardziej bym chyba szukał kogoś, kto nam pomoże w zarządzaniu. Żeby móc większe terytorium. Chociaż na razie mamy spore nadwyżki z tego co widzę. Nic się nie zmieniło? To aż dziwne. 9000 zbrojnych. Spróbujmy trochę tutaj poszaleć z marszu. Czyli pierwszy cel to od razu to. Nie ma co przeciągać. Nie chcę mieć zbyt wielu żon, ponieważ to będzie zaczęło podziały. Elegancki początek. Co by tu zrobić? Spróbujmy dyplomatycznie to załatwić. A co do naszego syna? Niecierpliwy, tak jak my. Straciliśmy troszkę prestiżu i potrzebujemy nowego zarządcy. Wezmę jego. Elegancko. Wojna wygrana. Pierwsze terytorium przejęte. Teraz tu właśnie są tacy, jakich byśmy nie chcieli, czyli... najpierw musimy podnieść kontrolę. Przyjrzyjmy się naszemu władcy. Ma już 47 lat. Jest opanowany, niecierpliwy, szczodry, doskonały wywiadowca i zna się na uwodzeniu.
No dobra, bo tu są miejscowe ludy, których byśmy nie chcieli w tym miejscu. O! I jego się też pozbędziemy. I teraz, no oczywiście do miasta potrzebny jest pomniejszy zarządca. Kulturowo jest ok. No dobra. Tu jest problematyczny kraj, który fajnie byłoby tu, chociaż tak najlepiej to w ogóle byłoby podbić to, ale nie zrobimy tego, póki nie mamy sojusznika. Taka prawda. Zorganizujmy sobie polowanką, troszkę wzrośnie prestiż. I jest od razu ryzyko śmierci. To jest z grubej rury, a nasz władca jest, nie jest jakoś tchórzliwy. Kurde, ale pechowy początek. No nic. Zaczęło się tak nieładnie. Kurde, no. To mi się nie podoba. To mi się nie podoba, bo tak to przekażemy. Tutaj. Dobra, no będą, mogą być błąd, to są bardzo słabi wasale, tak szczerze mówiąc. Kto nas może edukować? A ona, to jest nasza macocha w sumie. I potrzebowalibyśmy sojuszników. Kurde. To jest... Kto to jest? A, to jest tutaj. Kurde, miejscowa rodzina panująca. Dobre cechy są, ale no nie, no nie w tym wieku kobiety. Czyli to odpada. Ajajaj, może poczekajmy chwilę, zobaczymy, co się wydarzy. Póki co, podnieśmy troszkę kontrolę. Dość ryzykowny początek, powiem. Spotkajmy się z innymi dzieciakami, może coś się tutaj dobrego wydarzy. No poprosimy o pomoc, to pewno stracimy prestiż przez to. W ogóle nie daliśmy rady go uratować. Możemy się zaprzyjaźnić z nią, nie wiem kto to jest. Wnuczka naszego pana feudalnego, to w sumie... Ach, tyle prestiżu stracimy, kurde no. No taki nasz charakter. Taki nasz charakter niestety. To nie ma sensu. No. To jest nasz pan feudalny, ale to nie jest do końca rozsądne. To jest to księstwo. W sumie 1000, też 1000. No dobra, będziemy mieli sojusz z synem naszego lorda. I tutaj, a właśnie, a nasza przyjaciółka z jakiej rodziny jest? Też chyba z podobnej. Nie mamy przyjaciół? Nie mamy, no dobra. 1000, 1000, 2000 wspólnie, dobra, no nic chyba lepszego nie wymyślimy. Trochę młodsza od nas, zna się na szpiegostwie. Może być. Ach, i chorujemy. Weźmy jak najlepszego medyka. No nie, nie mówmy, że zaraz skończy się nam kampania, po prostu ród wymrze. Jest takie ryzyko na początku gry, nie powiem. Nie mamy następcy. I dorastamy, jak nasze umiejętności, nieźle. Nieźle, całkiem nieźle, jeśli chodzi o zarządzanie. Skupimy się na pieniążkach. To mi się podoba.
W sumie ten kraj byłby do podbicia, tylko to jest dość daleko. Najchętniej bym to podbił, ale czyli gdyby sojusznicy pomogli, to jesteśmy w stanie i posiadanie Kordoby zdecydowanie byłoby game changerem. Wyzdrowieliśmy. Bo wtedy w ogóle przyniósłbym stolicę do Kordoby. To jest jedno z bogatszych miast w regionie. Najpierw polowanie, bo potrzebujemy prestiżu, cokolwiek byśmy chcieli zrobić. Upolujmy. No dobrze, czyli prestiż nam jakoś tutaj wpada, nie najgorzej. Ci mają 1000, czyli wspólnie mamy więcej wojska niż oni. Raz się żyje. Jak mamy tu działać, to potrzebujemy wsparcia. Jeszcze zainwestuję w kawalerię trochę lepszą. Okej, no i czekamy na sojuszników. Są. Zwolnij, bo to będzie ważne, żeby to dobrze rozegrać, szczerze mówiąc. Może nie być tak łatwo wcale. Oni chyba chcą się okopać w ogóle. No właśnie. Nie będę tutaj kombinował. Weźmiemy sobie trochę ciężkiej piechoty. Jesteśmy na długu, ale no walczymy o zdobycie czegoś bardzo nas cennego, czyli Kordoby. Też nas umocni w regionie, jeśli będziemy to mieli. No i zobaczymy. Powinno się udać. Tak, zmiażdżymy tu siły miejscowego lorda. Pięknie. Ale kontratakują, kurde. Dalej mają sporo wojska, ale totalny błąd popełnili, dzieląc armię na pół. Będzie jeszcze jedna bitwa. No dobrze. Pięknie. Okej, ona dosyć stara jest, ale myślę właśnie, jak władca się prezentuje. Zadowolony z siebie, zmienny i niecierpliwy. Nie jest jakoś super religijny, każe ją wypuścić. Nie będziemy jej jakoś tam werbować od razu, ale po prostu ją wypuścimy i jest, mamy Kordobę. I to w Kordobie chciałbym, żeby była nasza stolica. Tak jest. Nie mam pieniędzy, ale jak to się wszystko rozwinie, to tu będzie dobrobyt. No i zobaczmy, co z tego teraz wyniknie. Tu chyba pójdziemy w to drzewko. Być może uda nam się troszkę jeszcze rozbudować. Czyli póki co poczekajmy. Poczekajmy, jak to wyjdzie. Tu jakaś wojna. To nie jest dobre. Raczej nasi się tu nie obronią, kurde. Moglibyśmy pomóc, tylko że to coś zmieni tak naprawdę. Bo on nie ma sojuszników w tej chwili, żadnych, kurde.
A my zaraz stracimy, kurde, mógłbym się zbuntować, ale... Czy to cokolwiek by zmieniło, gdybyśmy się zbuntowali? Nie sądzę. Mamy nowego przywódcę, jest trochę silniejszy w tej chwili, ma też sojusz tylko z nami. No, ale mam 3000 zbrojnych. Gdybym dołączył do tej wojny, to może... Dobra, raz się żyje, ryzykujemy. Spróbujmy zebrać wszystkie siły w jednym miejscu. Gdyby nam się udało, to doprowadzić do generalnej bitwy. Musimy iść za nim zwyczajnie. To jest jedyna możliwość zwycięstwa tutaj. Tylko, że nasz idiota sojusznik tego nie rozumie. A my tego sami nie wygramy, choć się nie ruszy. Ona, no, teraz nas tu rozbiją niepotrzebnie, bo... No, co za idiota. No nic, są już po zawodach. I co się teraz stało? Okej, staliśmy się niezależni. Nie wiem, czy się smucić, czy się cieszyć. Straciliśmy jedną prowincję. Zrobiło się troszkę niebezpiecznie, bym wręcz powiedział. Ci są innej wiary. Mogą nas z tego powodu później gnębić, ale z drugiej strony są najsilniejsi w regionie i kontrolują święte miejsce, które można by było przejąć. Wiecie co? Złożę im hołd. Zobaczymy, czy to jest rozsądne, ale liczę, że nie będą nas gnębić. Dobra. I nowy mistrz szpiegów. Co prawda teraz nasze zaręczyny są troszkę bezsensowne, więc przykro mi młoda, ale nic z tego nie będzie. My potrzebujemy kogoś z wpływami. Nie, to jest troszkę za daleko. Nikt nas nie traktuje poważnie, kurde. Najlepiej by było utworzyć tytuł, ale... No to nie jest takie hop-siup. Bo na przykład, o, tu mamy... kogoś, z kim bym chciał na przykład się ohajtać, ale no, głównie pod naszej pozycji, to jest 40, reszta była do przeskoczenia. Ten jest bardzo silny, niestety ma samych synów, to samo tu. Może chwilkę poczekajmy, jak to się potoczy. Dobra, niech nas lubią wszyscy na dworze. Ile by nas tutaj to wszystko kosztowało?
Nie mamy casus belli, żeby te tutaj przejmować dalej. Ale w sumie możemy je sobie zrobić. Zobaczymy w ogóle, czy wolno wedle naszego państwa prowadzić wojny. Drogo jak cholera utworzenie tego tytułu, no ale czekamy. Na razie zrobimy sobie roszczenia. Tańsze budowy, może większe dochody podczas wojny. O, trochę pieniędzy wpadło. Chłopska rewolta będzie. Damy sobie z nią radę. 9 miesięcy to dużo czasu. Kasy jest dość dużo. No ci pomniejsi są idealnym łupem. Dobra, mamy roszczenia. I nasze prawa nie zabraniają tutaj podbijania wewnątrz państwa. Faktycznie Blitzkrieg. Czy ryzykujemy? Spróbujmy. Co to jest? Nasz mistrz szpiegów. No dobra. Zgarnijmy to, tylko on też musi zmienić wiarę, bo nie bardzo by chciał. No dobra, będzie na nas haka. No okej. No, niech dołączy jakiś mądry człowiek. Ale wykształcony, tak patrzę. Pieniążki, zawsze 5 dyszek, to nie jest wcale mało na tym etapie. Eleganckie zwycięstwo. I myślę, że chwilowo przynajmniej stworzymy ten tytuł. Zobaczymy. To później być może zmienimy sobie albo podzielimy. No to jest do rozważenia. Co zrobimy dalej? I tak, zainwestujmy w Blacksmitha. Teraz tak, mamy już swoje lata. Potrzebna nam małżonka, tylko. Jest bardzo młoda, jest inteligentna, to jest plus. I w sumie jedyne z jakąś cechą wśród tych. W miarę liczących się warto. To jest silny sojusznik w regionie. Też potrzebowalibyśmy te święte miejsca. Gdzie one są? Jedno jest w Kordobie, z tego co widzę. Tak. A czego byśmy potrzebowali, żeby stać się tego?
Musimy kontrolować dwa punkty, być tutaj bardziej pobożnym oczywiście. To nie jest dla nasze na razie możliwości to zrobić. Niemniej jednak zacznijmy już tutaj kolejne roszczenia. Będziemy chcieli jak najwięcej tych pojedynczych terenów wewnątrz przejąć. A ci są na razie za silni, żeby coś tu zrobić. Większe dochody podczas wojny. Z pewnością. Medyczka jest kiepska. Myślę, że tu zrobimy... Tak, na pewno tu zrobimy podmiankę. Tak, dajmy tych wpływowych wasali. I co do ciebie, to zostaniesz naszym medykiem. Bardzo dobrze. I pięknie, mamy kolejne roszczenia. Jakimś bardzo słabym wasalem ma kontrakt. Okej. Okej. Działamy, no to będzie ciekawa kampania, no bo jesteśmy bardzo, bardzo daleko od zwycięstwa, jakim jest stworzenie Cesarstwa Hiszpanii tak naprawdę. Spróbujmy ich pogodzić i nie udało się pogodzić. Znienawidzili nas jeszcze bardziej. Dobrze. O, dwa tereny aż przejęliśmy. Czyli teraz tak, nie mamy i tak innych członków naszego rodu. W sumie on, lubimy go, jest naszym zarządcą. Nie widzę powodu, żeby mu nie przekazać, powiedzmy, no tutaj pojedynczej prowincji, może ją sobie mieć. A, tylko że tu jest jeszcze chyba to, dobra. I oczywiście wraca na stanowisko zarządcy, gdzie on jest tu. Tu niech zostać, czemu ten nas tak nie lubi? A, bo jest kolejny z innej religii. No, niestety jest z tym problem, że jest tutaj tylu innowierców. Z prestiżem stoi mi bardzo ładnie. Ło, nasz tutaj pan feudalny rośnie w siłę i to na potęgę. Mamy jeden sojusz, to jest ok. Po ślubie może zastanowimy się nad kolejnymi. Tu jest też okazja w sumie. Dobra. Tu mnie korci, tylko... No właśnie, potrzebowalibyśmy tego wyższego poziomu. Póki co zorganizujmy polowanko, żeby się zyskać troszkę prestiżu. No, myślę, że nasz władca dosyć przyjazny, więc zapłaci po prostu chłopom za to, żeby nie przeszkadzali. I wyruszymy na obowiązkową dla muzułmanów pielgrzymkę. Bardzo dobrze. Tak, nie jesteśmy jakoś super pobożni. Zapłaćmy za ochronę. Tak będzie bezpieczniej. I wysłuchamy jakiejś historii o nas samych. Czemu nie? Pięknie. To jest... Okej.
Kurde, że on tutaj sobie zachował te wszystkie ziemie. Dobra, to bardziej pasuje z tego wynika do naszego charakteru. Tu nic na razie nie możemy zrobić, po prostu wykorzystajmy sytuację i no, jedną prowincję. Nie będziemy kombinować, przejmiemy jedną prowincję, ale zawsze coś, też tam będziemy mogli mianować jakiegoś zaufanego wasala. To ma ręce i nogi. Jakimś cudem przegraliśmy. To mi się już nie podoba. On jest niezły w sumie. Dobra, weźmiemy go. I niech się nawróci. I oczywiście nie mogę go na razie mianować, jak się nawraca. Bo przegraliśmy głównie przez to, że zginął nasz dowódca, to naprawdę. Dalej mamy przewagę liczebną, więc to jeszcze nie jest koniec. On stanie na czele. Wolno się regenerujemy, ale się regenerujemy. Powinniśmy ich teraz tu generalnie zmiażdżyć po prostu. Tak też się stało. No i rozpoczynamy oblężenie. W tej chwili mamy przewagę, to powinno jakoś pójść, chociaż on tu widzę szykuje się do... niewielkie kontry. Dobrze. I tak, lepsze pieniądze z miast. Leczenie. O, to był dobry medyk, było prawie pewne, że to ogarnie. No, tu jest ciekawa teraz sytuacja. Bo on zdobędzie nam prowincję, my jemu, ale... O, to był błąd. Według mnie oczywiście. Jeżeli teraz go pobijemy, jeszcze raz w generalnej bitwie, no to powinno być ok. Już. No, jeszcze nie. Kurde. Czyli jest spora kara za tamtą porażkę pierwszą. I stąd wynika ten problem. No jest... Może ją na konkubinę byśmy wzięli w sumie. Czy na dalszą żonę. O, może tak. Dobra, pokonamy ich. Elegancko. Kolejna prowincja. Gdzie ona tu jest? Dość dobra w dyplomacji. Nie stracimy prestiżu. Róbmy to. My potrzebujemy dzieciaków. Potem możemy to zmienić, czyli ta młodsza może zostać główną żoną, jak dorośnie, ale potrzebujemy dzieci. Jednak, no chciałbym, żeby ród nie wygasł na nas. A czy dałaby nam jakiś pomoc? Nie, nic by to nie zmieniło, jeśli chodzi o zarządzanie. Ten stary, przebiegły Andaluzyjczyk otrzyma te tereny teraz. No dobrze. Działamy na razie wewnątrz oczywiście tego państwa, ale działamy. Ci są kurde tak potężni tu miejscowi wasale. Ale fajnie by mieć było roszczenia właśnie do tego.
Dość ambitny ruch, ale myślę, że opłacalny. No, więcej wojska, ale nie weźmy to. I rozbudowujmy też dalej stolicę. Czy tu bym coś zmienił? Na razie nie. Rozbudujmy, powiedzmy, to. Trochę prestiżu w plecy, ale mamy go naprawdę dużo, o dziwo. Czy o dziwo? No, jakoś to idzie, o, tak. I doszło do wojny między naszym lordem, a tutaj tymi wasalami jego, co jest okej w sumie. Niech pomoże wiedzy, ty najlepiej się nadaje, jeżeli już. I pierwsza ciąża, zobaczymy jak to się zakończy. Kolejne polowanie. I co? Kurde, mamy szczęście do pięknych kobiet, ale no bardzo zadowolony z siebie, a niecierpliwy. No zobaczymy, co się wydarzy. Czy chcemy? Nie, nie chcemy jej zabierać na dwór, czy chcemy jako kolejną żonę? Kurde. Albo co tam? Stać nas na to. Możemy sobie ją wziąć jako jeszcze kolejną żonę. No to jest plus bycia muzułmaninem. Nie mamy tutaj... Nie musimy się ograniczać. Jak coś nam wpadnie w oko, to możemy korzystać. I pierwsza córka. Niestety wolałbym syna. Co do córki. Potencjalny sojusz. Nie, tylko nas może wpakować w problemy, bo on zaatakował samego króla. Ale zróbmy to. A to zmienia postać rzeczy. Tu nie będziemy generować roszczeń, ponieważ no to jest na terytorium naszego przyjaciela, czy przyjaciela, no, sojusznika. O, nazwijmy to bardziej w ten sposób. No. Ciekawe jak to się skończy. Zajęli stolicę rebelianci. Są trochę słabsi, ale swoje robią. I kolejna córka. Dobra, jakiś hak może być. No dobra, dajmy mu kasę. Jesteśmy, rządzimy za pomocą pieniądza tak naprawdę, więc to by pasowało. I kolejne upgrade'y, tylko czego? To jest chyba najbardziej dochodowe. Chociaż... Dobra, stać nas. Tu musimy czekać. To byśmy mogli zająć, ale on też ma ten sam sojusz co my, więc nie wiadomo po czyjej stronie niby się opowiedzieli. Tu mnie na razie nie ciągnie do Afryki, tak też. No zobaczymy jak to się... To można by zdobyć, to jest dużo rzeczy, które można by przejąć, tylko takie rozciąganie się do Afryki jest, kurde, dość dyskusyjne. Dobra, jakaś wiedza, czemu nie? No tu to wszystko jest do wzięcia prędzej czy później, kurde. A, bo ten też jest częścią tego, dobra, nie mieszamy się tutaj, zobaczmy jak to się wszystko rozwikła. W
teorii moglibyśmy też interweniować, przyjmując Korsykę. Głównie o Caligari mi chodzi i kopalnie. W sumie... Tylko, że oni są dosyć silni. Nie, musiałbym mocno liczyć na poparcie sojuszników. I pierwszy syn, i następca, i do tego przyjemny dla oka. Czemu nie? Dobra, na tym kończymy. I w następnym odcinku będziemy kombinować co dalej. Pozdrawiam i do zobaczenia.